Przyszedł nocą jak duch. Zawsze miał ze sobą najlepszy wysokoprocentowy towar. I coś na zagrychę. Przemysław Staciwa, witam Państwa bardzo gorąco w te coraz chłodniejsze, mocno już jesienne dni. No albo noce. Noce i dnie. Dziś będzie taki wyjątkowy, nieco felietonowy odcinek zbiorczy o tym, jak na różnych polach doi nas państwo, a jak państwo doi z kolei Unia, robiąc je w konia. Czyli o tym, jak jesteśmy dojeni podwójnie, a może nawet potrójnie. Porozmawiamy też o zmieniających się rządach. Jedni atakują drugich, ci pierwsi przekonują, że ci drudzy nic tylko podnosili podatki, a sami co robią? Jak myślicie? Podsumujemy to, o czym mówiliśmy w poprzednich odcinkach, prześledzimy rozwój sytuacji i postaram się powiedzieć, w którym kierunku to zmierza. Zapraszam serdecznie i polecam. No, widzę, że się Państwo postarali. Przybywa zarówno patronów na Wolności w Remoncie, jak i Warsaw Enterprise Institute. Bardzo chwalę takie poczynania. Kibicuję Państwu, zachęcam do dalszego wspierania, dlatego że już niebawem jeszcze więcej, jeszcze ciekawszych programów u nas. Wspominałem w ostatnim odcinku, że nie jest łatwo być w tym kraju przedsiębiorcą. Prowadzenie własnego biznesu, przedsiębiorstwa w Polsce, no to najwyraźniej nie jest zabawa dla ludzi o dobrym sercu i słabych nerwach. Chodziło wówczas o pomysł Ministerstwa Finansów, które planowało pomoc w postaci dopłat do kas fiskalnych. Później się okazało, że nie jest łatwo być też bobrem w tym kraju, bo bober, boberek, bobrzyna nasza kochana leśna stała się na szczęście tylko chwilowo kozłem ofiarnym, rzekomo odpowiedzialnym za skutki powodzi. Nagonka na bobra nie potrwała długo. Trzeba było znaleźć, wynaleźć tymczasowego, innego wroga zastępczego, który nieco odwróciłby uwagę od głównych problemów trapiących rząd i nasz kraj. I tu znowu padło na przedsiębiorców. Tym razem nie tych zalanych powodzią, ale rzekomo zalewających nas wszystkich gorzałą. I to o zgrozo taką w tubkach do złudzenia przypominających niewinne musy owocowe dla dzieci. A w sumie kształt taki trochę podobny do tego. I co ciekawe, tego typu alkoholowe saszetki funkcjonują z powodzeniem w innych krajach i są bardziej ekologiczne od pojemników szklanych czy plastikowych, łatwiej poddają się recyklingowi i tak dalej. No ale co tam, była potrzeba zglebować bezpiecznie kogoś, kto się nawinął? No to się glebowało. A co ty robisz? Nie wiem, czy jest bezpiecznie, czy już te wszystkie alkotubki aby na pewno zniknęły za sklepem i nie wiem, czy wchodzić. No ale ta tragikomiczna historyjka może mieć swoje konsekwencje, swoje drugie dno, bo oto lewica prohibicyjna i inni dobroduszniacy kują żelazo póki gorące i domagają się, by jakikolwiek alkohol zniknął ze stacji benzynowych na przykład. Poruszałem już ten temat w innym z odcinków Niszczarki. Obecna władza nie zapisała się póki co jakoś szczególnie w temacie obniżania podatków, upraszczania systemu czy wychodzenia naprzeciw postulatom przedsiębiorców. Trafnie jednak podsumowała swoich poprzedników, bo oto Ministerstwo Finansów opublikowało taki raport na temat stanu polskich finansów publicznych datowany na lata 2016-2023. I z tej białej księgi wynika, że w omawianych latach przybyły nam 22 nowe podatki, a obciążenia podatkowo-składkowe osiągnęły rekordowy pułap niemal 35% PKB w roku 2023. No trafnie to podsumowali. A co robią sami? Tak? Podnoszą podatki. Trochę po cichu, widać to w szeregu rozwiązań. Choćby we wzroście akcyzy na tytoń i wyroby tytoniowe.
Tak, wiem, że też poświęciliśmy odcinek niszczarki temu tematowi. I kolejny przykład to podatek od nieruchomości płacony przez firmy. Projekt zmian w tym podatku zakłada rozszerzenie daniny od budowy nowych obiektów. Mają być używane na przykład w branży telekomunikacyjnej czy energetycznej. Ten podatek ma mieć zastosowanie właśnie w co najmniej tych dwóch sektorach. No i świeża zapowiedź. Nowela dotycząca podatku bankowego. Na razie to są enigmatyczne hasła i zapowiedzi. Ma być zachęta do inwestowania sektora bankowego w ekologiczne rozwiązania. A na papierze jak to wygląda? Rząd chce ściągnąć do swojej kasy prawie 400 dodatkowych milionów złotych więcej niż w roku ubiegłym. Jak już jesteśmy przy ekorozwiązaniach. W tym roku Polska miała wystawiony przez Unię Europejską rachunek opiewający na bagatela 2 miliardy 300 milionów złotych. A wszystko za sprawą tak zwanego podatku od plastiku, który nie był poddany recyklingowi. W raporcie WEI informowaliśmy, że nawet 70% Polaków nie ma świadomości, że Unia wprowadza nam nowe podatki. Wymienialiśmy tu m.in. podatek CBAM. No i tutaj Państwa zaskoczę, o tym też zrobiliśmy odcinek niszczarki. Podobnie jak o mikroplastiku, który trzeba było usuwać z rurlików w związku z nową dyrektywą unijną. Podsumowując, przychodzi dobre państwo i nas zjada. O tym mówi m.in. analiza WEI oraz raport Agenda Polska 2030. Wynika z nich, że przeciętny Polak rok temu oddał państwu prawie 62% swojego wynagrodzenia w formie podatków i innych obciążeń fiskalnych. Podatki, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a także inne opłaty znacząco wpływają na budżet przeciętnego pracownika, który po odliczeniu wszystkich obciążeń zostaje z mniejszą częścią swojego wynagrodzenia. Do tego WEI wraz ze słowackim konserwatywnym Instytutem Stefanika wskazuje, że wysokie podatki wywierają szkodliwy wpływ na gospodarkę. Zwiększenie obciążeń fiskalnych krótkoterminowo może wpłynąć pozytywnie na budżet państwa, ale w długim terminie ogranicza przedsiębiorczość i inwestycje. Efektem jest emigracja zdolnych i rzutkich ludzi do krajów o bardziej przyjaznym systemie podatkowym. Alternatywą jest też przejście do szarej strefy. O tym, że jest źle, informują wykresy i notowania. Polska zajmuje odległe miejsce w międzynarodowym rankingu konkurencyjności podatkowej, dopiero 33 na 38 krajów OECD. WEI od lat proponuje rozwiązania i recepty, m.in. uproszczenie podatków, prywatyzację, poniechania budowy wielkich państwowych czeboli, do tego cięcia wydatków publicznych na projekty socjalne i eliminację subsydiów, które ingerują w konkurencję rynkową. Rośnie nam fiskalizm, skala opodatkowania, koszty pracy, obciążenia. Z kolei projekty takie proprzedsiębiorcze, te jak zwiększenie kwoty wolnej od podatku, niedziele handlowe czy obniżenie składki zdrowotnej, albo one odeszły w niebyt już totalnie, albo trafiły do zamrażarki, albo tak już nam zmutowały, że nie przypominają tych wspaniałych gruszek na wierzbie pierwotnie zakładanych. Pomysły dobre, wcześniej wdrożone, takie jak fundusze rodzinne, o których notabene też już mówiliśmy w niszczarce, one są brane na tapetę jako podejrzane i mają być dociskane przez urzędników, ma być dokręcana śruba, uszczelnianie i tak dalej. I poprzednia, i obecna władza wdrażała ukryte pod postacią opłat i innych danin podatki. I widać wyraźnie trend, w którym łatana jest dziura budżetowa. Państwo coraz śmielej zagląda w kieszenie podatników. Takie tanie chwyty PR-owe mają tworzyć zasłonę dymną dla tego typu praktyk. Nam pozostaje trzymanie ręki na pulsie i liczenie na to, że w najbliższym czasie mniej będzie histerii legislacyjnej, tej gorączki, mniej pokazówek sprawczości i wściekłości, a więcej namysłu i prorynkowych pomysłów.